TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Cześć wszystkim, tutaj Mariusz Stępiński. Zapraszam wszystkich do oglądania TV Niebiescy. Witamy Was serdecznie. Jest z nami najnowszy nabytek niebieskich, Mariusz Stępiński. Cześć. Cześć. Mariusz, powiedz mi tak, jesteś po pierwszych zajęciach z trenerem Waldemarem Fornalikiem, z piłkarzami niebieskich. Powiedz mi, jakie wrażenia po pierwszych dniach w Chorzowie? Jakie wrażenia? Ciężko tutaj coś na tą chwilę powiedzieć, ale myślę, że potwierdzają się te rzeczy, które myślałem, że będą do tej pory. Dobry trening z trenerem Fornalikiem. Miałem już okazję trenować z nim na zgrupowaniu reprezentacji, także te rzeczy się potwierdzają i myślę, że jeżeli tutaj mówimy o jakichś wrażeniach, to głównie to zostało mi gdzieś tam w głowie po tych pierwszych dniach. No to powiedz mi tak, wiesz, jesteś napastnikiem. Jeżeli popatrzymy na sparingi, które rozgrywał Ruch przed sezonem, to była delikatna indolencja strzelecka ze strony naszych napastników. Ostatnio obaj napastnicy, i Efirek, i Wiśnia, odblokowali się w meczu z Piastem Gliwice. Trochę to tak wyglądało, jak dowiedzieli się, że przychodzi Mariusz Stępiński, no to od razu strzelamy po bramce, bo dochodzi do nas konkurencja. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na konkurencję, jeżeli chodzi o rolę napastnika w Ruchu? Konkurencja uważam, że musi być na tej pozycji wszędzie, bo to jest taka pozycja, gdzie bez konkurencji ten poziom spada. Jeżeli ona jest, to poziom każdego z osobna się podnosi i to jest normalna sprawa, że musi być dwóch czy trzech napastników. No i fajnie, że udało się Michałowi, Efirowi i Edwardsowi strzelić tą bramkę. Byłem na trybunach, widziałem, także już w następnych meczach ja będę chciał zdobywać te bramki dla Ruchu. Dobra, no to trochę inne pytanie, bo wiadomo, twoja przygoda z taką już wielką piłką zaczęła się od Widzewa. Cała piłkarska Polska wie, że kibice Ruchu sympatyzują z kibicami Widzewa już wiele lat, tak zwanej koleżeńskiej sztamy. No powiedz mi to, co mówiłeś mi zanim włączyliśmy kamerę. Jak u ciebie to wyglądało? Bo zadałem ci pytanie, czy jeździłeś na wyjazdy, czy udzielałeś się kibicowsko, bo wiemy, że gdzieś tam kibicowałeś Widzewowi. To może na temat właśnie ten byś coś powiedział nam. No nie udzielałem się aż tak mocno, bo jak jeździłem na Widzew, byłem jeszcze małym dzieckiem, miałem 11-12 lat, a tak naprawdę kiedy można zacząć się udzielać gdzieś tam mocniej jako kibic, no to ja już byłem w drużynie Widzewa na początku w młodej ekstraklasie, potem w pierwszym zespole, zadebiutowałem jako 16-latek w pierwszym zespole, także no tak jak powiedzieliście, jeździłem na wyjazdy, ale z drużyną i grałem na boisku, a nie gdzieś tam dopingowałem na trybunach. Numer 18 na koszulce, napastnik, przygoda z Widzewem w przyszłości. To troszkę przypomina pewną historię zawodnika, który tutaj w Ruchu Chorzów rozbłysł, a przede wszystkim został bardzo polubiany przez kibiców Ruchu Chorzów, czyli Arek Piech. Grał w Widzewie, strzelał bramki jako napastnik, numer 18 na koszulce. Czy ta 18 będzie też dla ciebie tak szczęśliwa? Powiem szczerze, wybierając ten numer, nawet gdzieś tam zapomniałem, że Arek Piech wcześniej nosił go na koszulce. Gdzieś tam dopiero po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że rzeczywiście wcześniej ten napastnik miał ten numer i to jest rzeczywiście ważny zawodnik dla kibiców Ruchu i dużo zrobił dla tego klubu, także no na pewno chciałbym też tyle bramek strzelać co on i miejmy nadzieję, że ta droga w Ruchu tutaj potoczy się podobnie jak Arka Piecha. No to ci mogę obiecać, że
kibice Ruchu w tej chwili, nawet kiedy Arek już poszedł do innego klubu, już w kilku klubach grał, już nawet Przygoda Turcji i tak dalej, tak przyjeżdża tutaj, to niejednokrotnie nawet kibice skandują jego nazwisko i miejmy nadzieję, że tak będzie, Mariusz, z tobą za ileś lat. Tego ci życzę. Ale jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo historia Ruchu wiąże się z wychowankami i zawsze chciano, żeby tutaj w Chorzowie powstała wielka baza szkoleniowa młodzieży, żeby ta organizacja wyglądała jak najlepiej i żeby to zawodnicy stąd potem wychodzili na boisko i grali dla Ruchu, dla Niebieskiej Erki. Jak to wygląda w FC Nürnberg? Tam grałeś, taka z perspektywy Polski te szkolenie młodzieży, w ogóle cała infrastruktura niemieckiej piłki jest na dużo wyższym poziomie niż u nas. Opowiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy. No może sami wychowankowie nie grają, bo wszyscy dobrze wiemy, że w seniorskiej piłce tak się nie da, żeby grali sami wychowankowie, ale rzeczywiście ta infrastruktura w Norymberdze jest nie tylko na polskie warunki, jakby gdyby ją przełożyć na polskie warunki, jest bardzo dobra, ale też ona na niemieckie warunki jest wyśmienita, bo jest bodajże 11 boisk trawiastych, w tym jedno podgrzewane. Młodzież ma gdzie trenować i w pierwszym zespole Norymbergi bodajże jest trzech albo czterech wychowanków, bądź takich, którzy przychodzili do Norymbergi w wieku 13 czy 14 lat, to też można gdzieś tam podciągnąć pod wychowanka, także te niemieckie kluby są mocno zaawansowane, jeżeli chodzi o infrastrukturę i podobnie jest w Norymberdze, to też się bierze z tego potem, że mają dużo młodych, utalentowanych, a potem ten talent przekłada się na dobre występy już w seniorskiej piłce. To powiedz mi tak, biorąc całokształt polskiej piłki, bo wiesz, Przygoda z reprezentacją, Wisła, Kraków, Widzew, Łódź, teraz Ruch, całokształt tej polskiej piłki na tle trenowania w Niemczech, jakbyś to porównał, jest potężna różnica? Umiejętności piłkarskich. Umiejętności na pewno jest, tylko tam się różni przede wszystkim to, że nie trenuje się inaczej, może to też zależy, u jakiego trenera się trenuje, bo wiadomo, że na końcu i tak ma największe znaczenie, ale po prostu tam jest ogromna rywalizacja, na miejsce każdego jest kolejnych trzech i to gdzieś motywuje do tego, żeby rzeczywiście podnosić swoje umiejętności z każdym dniem, z każdą minutą na treningu i to, o czym wcześniej mówiliśmy i ja mówiłem, że rywalizacja w ataku jest bardzo potrzebna tam na każdej pozycji jest ta rywalizacja bardzo duża. No to cóż, tak puentując nasz krótki wywiad i krótkie spotkanie z Mariuszem, pod okiem Waldemara Fornalika odrodził się Andrzej Niedzielan, urodził się piłkarsko Artur Sobiech, rozbłysł Arek Piech, no to miejmy nadzieję, że teraz worek z bramkami zostanie rozwiązany i bramki dla niebieskiej drużyny zacznie strzelać Mariusz Stępiński. Czego możemy Tobie życzyć, już tak nie piłkarsko, ale tak od kibiców i od redakcji niebiescy.pl i TV Niebiescy? No myślę przede wszystkim, żebym był zdrowy, a jeżeli będę miał zdrowie, tak jak do tej pory dopisywało, to te umiejętności będę dalej podnosił i dalej stawał się lepszym piłkarzem. Świetnie, dziękujemy ci serdecznie. Dzięki. I życzymy powodzenia. Przed chwilką zakończyliśmy wywiad z Mariuszem. Padło kilka obietnic, że Mariusz chce być lepszym piłkarzem tutaj w niebieskiej koszulce i rozwijać swoje umiejętności. No to chyba najwyższa pora, żeby kamera TV Niebiescy sprawdziła, na jakim poziomie piłkarskim w tej chwili jest Mariusz. Lecimy na boisko. Jeśli chodzi o normalne karne, można było zobaczyć Mariusza, gdzie sobie super, najwyższa pora zobaczyć, jak poradzi sobie z karnym w ciemno. No, spoko, super, cyk. Jest to tam gdzieś zawiązane, czy nie? Masz mi mocny do ciebie. Dobra, elegancko. No to jedziemy, karny w ciemno. Thank you.
wiemy, kogo typu kozaka poślemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, jeszcze dwa, 12 i ostatni i karny. No, to mogliśmy zobaczyć w akcji, w konkurencji Turbo Hanesa Mariusza. Powiedz, jak było? Gryf nie było. No, i elegancko. To lecimy. Bang.